zielone, pływające gówno. Jedni sobie tam chwalą, że oczyszcza nam wodę, że jest takim wspaniałym czymś, co sprawia, że nasza woda jest o idealnych parametrach. I trochę w tym prawdy jest. Ale nie wkurza was, że takie coś wam pływa, zabiera wam światło w zbiorniku i nie możecie sobie z tym poradzić. Ja, słuchajcie, walczę z tym od x czasu i postanowiłem, że w końcu zrobię z tym porządek. Może nie tak, jakbym chciał, żeby wyeliminować to w 100%, ale irytuje mnie ta ilość rzęsy. Ilość tego zielonego dziadostwa, które zasłania mi światło i przez to w zbiornikach mam ciemno. Męczę się z tym już od jakiegoś czasu. Zabiera światło, nie wygląda to atrakcyjnie. Fakt, że małe krewetki mogą się w tym idealnie schować, ale nie o to chodzi. Szukałem różnych rozwiązań. Wyciągałem to wężem przy podmianie wody, co nie dawało rezultatu jakiegoś super, bo cały czas ona bardzo szybko rosła. Więc zacząłem wyciągać co jakiś czas ręką. Ale to też, wiecie, to jest walka z wiatrakami. Można wyciągać to ręką raz, dwa, trzy, jeden, drugi, trzeci raz, czwarty, piąty, ale to i tak cały czas rośnie. Myśmy musieli to wyeliminować całkowicie co do jednego małego pierdolnika, żeby to zlikwidować. Ale przy takiej ilości zbiorników to jest naprawdę męczarnia i nie ma na to opcji. Można wyciągać siateczką. Też jakieś rozwiązanie. Trzeba to powtarzać praktycznie co tydzień. Co tydzień siatka albo ręka, albo wąż przy spuszczaniu wody i ściągamy rzęsę, i ściągamy rzęsę, i ściągamy rzęsę. Ale ona znowu rośnie. I znowu nam zakryje nasze światełko i znowu mamy ciemnicę, słuchajcie, w zbiorniku. Więc szukałem różnego rodzaju rozwiązań, podpatrywałem na różnego rodzaju grupach, na różnego rodzaju forach. Szukałem rozwiązania takiego nie wyeliminowania tego naszego, tej naszej rzęsy, tylko żeby zrobić coś, żeby nam ona nie przeszkadzała. Więc wężyk twardy, albo do CO2, albo do wody RO. Ucinamy sobie taki fragment, jaki chcemy, taką długość, jaką chcemy. Ważne jest, żeby zakleić czymś z jednej i z drugiej strony wlot do rurki, dlatego, bo jeżeli tam nam się dostanie woda, to woda sprawi to, że będzie więcej ważyła ta nasza rurka i nam zatonie, nie będzie się trzymała. A tam ma być powietrze w tej rurce, co ma unosić nasz krążek na wodzie. Więc ja sobie postanowiłem, że zgrzeję to zapalniczką z jednej strony, z drugiej strony, ściśnięte, woda się nam do środka, słuchajcie, nie dostanie. Teraz jakkolwiek chcemy, czy okrąg, czy łezkę z tego zrobić, czy jakieś jajo, no co tam wam przyjdzie do głowy. Zróbcie tak, na co macie, słuchajcie, ochotę. Bierzemy trytkę, albo jakąś taśmę, albo, nie wiem, klej na gorąco, albo kropelkę, no coś, żeby te dwa końce ze sobą złączyć. Ja wybrałem trytkę, bo najszybciej ściskamy, słuchajcie, to trytką, tak, żeby nam powstał taki kształt, jaki my tam sobie, słuchajcie, chcemy. Nadmiar tej trytki obcinamy i mamy gotowe nasze czarodziejska anielska obręcz. Tak to, słuchajcie, wygląda. Odgarniamy sobie w naszym zbiorniku rzęsę. Ja to wam pokażę na szybko. Powinno się dokładnie idealnie tą rzęsę, słuchajcie, ściągnąć w tym miejscu właśnie z tafli. Rzucamy nasze kółeczko i gotowe. I działać to będzie w taki sposób, że rzęsa dalej sobie będzie rosła, dalej będzie nam oczyszczała naszą wodę w zbiorniku. Super ekstra. Więc mamy, słuchajcie, dwie pieczenie na jednym ogniu, bo i mamy rzęsę, która nam dalej oczyszcza zbiornik. Mamy rzęsę, która sobie gdzieś tam pływa i daje schronienie dla małych krewetek, ale mamy nasze czarodziejskie koło, które tą rzęsę trzyma w ryzach i mamy także światełko w zbiorniku. Możemy śmiało, słuchajcie, karmić, możemy śmiało sobie wrzucać pokarm, możemy robić cokolwiek chcemy, ale najważniejsze to jest to, że rzęsa jest w ryzach, rzęsa nam nie wpływa w to miejsce, mamy światełko, mamy widno w akwarium i o to, słuchajcie, nam chodzi. I takim sposobem takie okręgi zacząłem robić ostatnio we wszystkich zbiornikach,
i mam problem przynajmniej jako taki rozwiązany, że mam widno w zbiornikach i o to mi najbardziej, słuchajcie, chodziło. Jeżeli filmik się Wam podobał, to łapa w górę. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu i trzymajcie się. Cześć, cześć.